robisz jajecznicę, to najpierw smażysz cebulę, a później kiełbasę, czy najpierw kiełbasa, a później cebulę? Dzień dobry, witamy w kuchni. Kolejny ciekawy przepis, pomysł na wyczyszczenie obiad, lodówki. Wszystko co było w lodówce moja właśnie wyjęła, zobaczcie. Jest ser twardy, twardy, co to jest, ogórek? No to nie. To jest, napiszcie w komentarzu, że Piotruś wiedział, nie powiem mu. Powiesz w trakcie robienia, powiesz, nie. Dokładamy to i to. Dokładamy to zielone, dokładamy to zielone, to jest seler czy por? To jest por. Por. Paprykę, cebula, czosnek, śmietana i makaron w głównej roli dzisiaj. Tak, bo został z zupy, no i co z nim zrobić? Zrobimy sobie taką obiado-kolację i będzie to zapiekanka po prostu. Także to co macie, jeśli została wam się jakaś wędlina, jakiś ser, no cebula, no to tam chyba zawsze w kuchni jest. I właśnie pomysł na wykorzystanie makaronu z obiadu lub specjalnie możecie ugotować, jak chcecie zrobić sobie zapiekankę. U nas, żeby się nie zmarnowało, ale jak ktoś ma ochotę po prostu stricte na zapiekankę, no to potrzebuje to wszystko, co Piotruś powiedział. Ale i niekoniecznie, bo u mnie wierzcie, jak to jest. Jak jest, to daje, jak nie ma, to nie ma, tak? Jakby nie było cukinii. A, cukinia, dziękuję. Tak? Cukinia? Cukinia. No to by nie było cukinii. No to zobaczcie, jak go szukują. Ładna na zewnątrz cebula, a w środku syf, no. Ty mówisz, że to jest cukinia, a ja chciałem kabaczek powiedzieć, że to jest. Kabaczek jest biały. O, okej. Okay. No widzisz. A jedna wystarczy? No nie, wezmę jeszcze drugą, bo ja lubię cebulę. Cebulę zresztą trzeba jeść. Cebulę, czosnek w takich okresach jesienno-zimowych. No bo to są takie naturalne, fajne rzeczy, nie? Miód. Właśnie ja w tym roku sobie zamówiłam miód faceliowy. Tak, tak, wiem, to jest ta roślina, którą co rosła. Lawendę przypomina. Mówiliśmy, że to lawenda. I powiem wam, że jemy sobie po łyżeczce tego miodu. Na razie nic się nie dzieje u nas. Dzieciaki też są zdrowe. No dobra, jakie macie sposoby na krojenie cebuli, żeby się nie popłakać? Wiesz, jaki ja widziałem sposób ostatnio? Gościu zakładał kaptur. I tutaj jak kaptur cię okala głowę całą, to wkładał sobie pokrywkę szklaną, żeby być szczelnie zamknięty. Dobrze, no i wtedy kroisz. Że nie maskę gazową. Ja sobie wkładam coś w zęby. Teraz wykałaczkę można zapałkę i na mnie to działa, nie? Ciekawe jak to działa. Co? Nie wiem jak to działa, ale to jest... Do głowy dociera, że zajmujesz się czymś innym, gryzieniem zapałki? Nie wiem, sztuka pana Wietnamczyka z kuchni, on zawsze właśnie sobie zagryzał zapałkę. To się sprawdzało, nie? Lata praktyki w chińskich restauracjach. No oczka było wiadra. Chińskich, wietnamskich. Ty się wziął tutaj za jakieś cięcia, nie, w gumy sobie lecisz. A mnie już o... Od co? Od patrzenia i od stania? Mnie już oczy normalnie szczepią od tego, tej cebuli. Doprowadzam cię do łez? No trochę tak. Czasem się zdarza. To takie są chwile wzruszenia nasze. Ulotne. Jak ulotka. Nie, no normalnie już mi oczy szczypią, no. A nie kroję tego. No widzisz, bo nie masz nic w buzi. Może i lepiej. Dobrze, że zapałkę sobie tylko wkładasz do buzi, że innego sposobu nie znalazłaś. Nie wiem, co tobie chodzi po głowie. No nie wiem, no mogłaś sobie przecież tego, tą kabaczka, tą cukinię. Większe, nie? No, byś nie gadała wtedy. A to już teraz cicho. No też się wzruszyłam na koniec. Tak? Rzucamy na patelnię, troszeczkę oleju. Chyba nikt oleju na łyżki nie odmierza. Na oko. Na oko. Tak, żeby się usmażyło. A teraz tą cebulę jakoś smażysz, dusisz czy tak, jak? Tak, ogólnie wszystkie te warzywa będą podsmażone. Później mieszamy z makaronem. Jak tam u was jesienne samopoczucie? Wszystko okej? Okay? Kocyki ciepłe, zakupione, dobre herbatki, jakiś fajny film do polecenia dla nas, żebyśmy sobie obejrzeli. Ostatnio oglądaliśmy Boxer, nie? Na Netflixie. Rzadko się zdarza, że w ogóle coś obejrzymy, jakiś film, ale jak już wpadnie, no to jest. To jest. Myślę, że taki fajny, nie? Myślałem, że ten paprykę też, nie? Czekasz, aż się najpierw cebula ogarnie? Najpierw cebula się ogarnie, tak. Teraz por. Ale por, no nie, no po prostu co macie to kroicie, nie macie pora to nie dajecie, no. Wjeżdża czosnek.
A tą zapałkę musisz cały czas trzymać? Przyzwyczajenie, tak. Kolejna akcja, czosnek. No, nie ma, kurczę, nic naturalnego, co by jakoś normalnie wyglądało. No bo to wiesz, ten czosnek musiał przybyć z innego kontynentu prawdopodobnie. Prawdopodobnie kupowałam go jako czosnek polski. Chyba, nie wiem, 4 zł za tą głupkę dałam. A cebula się szkli. Dosypuję pora. Poczę szybki z cebulą. A ja to bym jeszcze tak przykrył pokrywką i podlał wodą, żeby się tak... No to by się udusiło, nie posmażyło. Ale to nie, to nie. A miękkie by było wtedy. A miękkie to będzie. Aha. Zresztą samo przysmażenie spowoduje, że... Widziałeś? Nie. Mniejszego noża to ja nie mam do obierania. Mniejszy nóż wjechał. Największą kosą cięłaś. Dużo tego czosnku musisz dać? No, jak to lubi, nie? Ja daję takie dwie... Główki większe, nie? No to mniejsze ze 3. Nie zaszkodzi, jak się komuś powodzi i może sobie pozwolić na więcej. Cukinia jest w miarę młoda i świeża, więc ją nie obieram, bo skórka jest mięciutka. Gdyby była jakaś stara, to bym ją obrała. Czyli co, ze skórą normalnie będziemy jeść? Tak. Zawsze w jabłku czy w skórce jest najwięcej witaminy, no, podobno tak. Co lubią polskie dziewczyny. Taki większy ogórek. Tobie to można dużo rzeczy w kuchni wkręcić. Tak jak mi można wkręcić coś tam przy remoncie. Albo przy komputerach. No. W remoncie to nie, bo ty obcykana jesteś w tych tematach. Bardziej tak komputerowe, techniczne takie sprawy. Jak muszę, to muszę, a jak nie muszę, to jakoś mnie do komputera nie ciągnie, żebym tam specjalnie coś montowała, tworzyła. Projektowała i nie wiem, co tam jeszcze. Cebula się miesza. Dorzucamy czosnek. Teraz wszystko już? Nie. Kurczę. A skąd ty wiesz, w jakiej kolejności, co? No jakiej? No przecież wiesz, jakie warzywo, co potrzebuje dłużej, a które krócej. No skąd? No nie wiem. Jak robisz jajecznicę, to najpierw smażysz cebulę, a później kiełbasę, czy najpierw kiełbasa, później cebulę? No logikę to bym rzucił najpierw do jajecznicy cebulę. Później bym ją wyjął z patelni na jakąś miseczkę. Później bym kiełbasę też wyjął. Później rzucił jajka i dorzucił całą resztę. No widzisz, a jak zrobisz tak, żeby nie wyjmować tylko jednorazowo, to jak? To bym tylko same jajka zjadł. No po co sobie życie utrudniać? Kiełbasę bym sobie zjadł na kolację, a cebulę bym nie grzał w ogóle. Najważniejsze, żeby w jajecznicy były jajka. W sumie, no, nie? O to chodzi, nie? A obieracie kiełbasę do jajecznicy? No w ogóle, czy obieracie kiełbasę? Pierwszy raz zobaczyłem, jak Monia normalnie obiera kiełbasę, to mówię. Z tego flaka, nie? No bo... Mówię, po co? No jak po co? Po co to jeść, jak bez tego się tak fajnie podsmaży? No jak robisz na ciepło, to też później ja nie jem. Inna sprawa, że Monia nie zje na przykład kiełbasy bez chleba. Musi mieć chleb, żeby czymś popchnąć tą kiełbasę. No nie potrafię bez chleba. Wyglądają tutaj składniki teraz. Jest papryka i ten ogórek większy. Cukinia. I teraz też widzę kolejność jest. No papryka dojdzie szybciej niż cukinia, nie? No to po prostu już wiesz z doświadczenia swojego. Tak, lata praktyki. Kurczę, nie wiem, czy ten pojemnik nie za mały, tyle makaronu. Robimy to na 2 dni, no nie? Że ma to starczyć nam na 2 dni. Monia przewiduje zawsze obiad na 2 dni, a ty, Piotrusiu, jak to się u ciebie kończy? No jest, to się je, no. Jak jest dobre, to się je. No wiadomo. Przypomniało mi się na siedlisku, jak się zawinęłaś jak szynka. No, to trzeba, wiesz, dorobić jeszcze 2 takie szynki, połączyć i będzie hamak. I Monia będzie się zawijać na siedlisku, coś takiego. Że to zapiekanka makaronowa z szynką? W hamaku. Teraz jest cukinia. Jeśli zostało wam, nie wiem, mięso z rosołu czy coś, to też podsmażyć, wymieszać z makaronem, zasypać serem, śmietaną i też będzie zapiekanka. Ważne, żeby makaron był. Patrzcie, jak pokroiłem elegancko. Elegancko, Piotr, jestem z ciebie dumna. Serek akurat mamy cheddar, bo był w promocji, więc co, jeszcze te warzywa?
Dodamy do nich przyprawę do kurczaka pikantną i dodamy przyprawę kebab gyros. Bo było pod ręką. Trochę na ostro, trochę tak. Zamerdamy. Nie no, chyba nie dam rady tu na patelni to wymieszać z tym makaronem za dużo. Wsypę to do garczka. Zjeść to się zje, gorzej, bo się nie zmieści. No właśnie. Nie, to odłóż. To się tak? Jajecznicę zrobić z makaronem. I co, później do piekarnika to, czy jak? Tak, do piekarnika. Na 15 minut. Tak od 15 minut, żeby już zerkać, żeby ten ser się tak bardzo nie zjarał. Tylko żeby to się tak fajnie zapiekło. W niższej półce w piekarniku 180 stopni, 170, 15-20 minut. Po prostu tak po 15 minutach no zerkać, jak to wszystko wygląda. A co z tą szynką? Będzie potrzebna do przełożenia. Ratuję to wszystko do makaronu. Tak to się fajnie. Kurde, może jakiś catering otworzymy. Ja ci już mówiłem dawno, nie? Że takie akcje. Twoimi pomysłami. Nie byłoby głupie, zobacz. Jesteś taka zdolna. Nie, stres by mnie zjadł, że... Jakbyś miała świadomość, że robisz to nie dla siebie, tylko dla obcych. Mi jak coś nie wyjdzie, to tam wiesz, osolę po pierwsze i za okno wystawię, a tak to... Nie, ląduję to tutaj i sobie... Dokładamy szyneczki, Piotruś nie pożałował, całą skroił, więc my też nie żałujemy. Jeśli macie jakąś inną wędlinę, czy coś, no to sobie dajecie inną wędlinę. Jak lubisz szynkę? Szarpałbyś, jak rekszę szynkę? Wszystko lubię tam, co z twojej ręki wychodzi, to ja wszystko zjem. Znając życie, dorwę się do tej zapiekanki i powiem, jest, po co ja to jem? No wiadomo. Jeszcze na noc, po co to na noc jeść? Położymy jeszcze na to ser żółty oczywiście. Oczywiście. No, i to nie zwykły, tylko taki cheddar, tak? Elegancki. I to jest, panie, to jest kalorii. Jak idź stąd i nie wracaj, nie? No i co? I sobie przekładamy drugą warstewkę. Ty to już byś teraz zjadł i to też by było dobre, nie? No tak, a czym to się różni? Bez zapiekania, makaron ugotowany. Jak to się zapiecze, to jakby to taką bryłę w całości przyjmie, tak? No taką bardziej zwartą konsystencję, nie? No, taki placek zwarty będzie. Jeszcze sera dołożę, no tak. Dobra, to zdejmę ser. Nie, no i co z nim zrobisz teraz z takim upaczkami? No przecież pewnie, że dołożę, tylko już o szynce zapomniałam. No szynka pokrojona to będzie na kanapki już, daj spokój, nie dokładaj. Weź. To się po zapiekance zje jeszcze kanapkę. Majster. Widzisz te głodne oczy? Dobrze, że ja nie jestem teraz aktualnie głodny, bo bym ci kazał jeszcze więcej tego robić. Najgorzej jest robić jedzenie albo iść na zakupy głodnym. No, wtedy się więcej kupuje. Sypiemy. Śmierducha. Śmierducha. Tam też mogłam posypać, ale zapomniałam. Teraz tak, jak chcecie bardziej mieć zwartą tą zapiekankę, to do śmietany dodajecie jajko. Ta śmietana jest potrzebna jeszcze tutaj? No nie. A po co tą śmietanę chcesz dać? Żeby był dobry smak. Masakra, ale później... Jakby to tak policzyć kalorie tego zestawu całego. A to nie jest całego. Dla osób, które się odchudzają, nie? No nie. Nie. Ale nie, tak z ciekawości, nie? Jakby policzyć, to z 5000 będzie. Samo nie. Opakowanie tego sera to jest... Z ciekawości zobaczę. W 100 gramach jest 285 kalorii, no to jest 120, no czyli 300 kalorii. No. Makaron, szynka, no panie, 5000 strzeliłem, pewnie tak jest. To ci wystarczy na cały tydzień. Będziesz sobie wydzielał po takim kawałeczku i na 7 dni będziesz miał. Co da wierzyć? Na cały tydzień ma mi to wystarczyć. No jak ci jak tak to do jutra zostanie, to będzie dobrze. Jest godzina 18, to do jutra może to zniknąć. Zapamiętajcie ten widok. Zapiekanka wjeżdża do pieca. Na niższą. Na najniższą? Tak. A czemu tak? Nie wiem. A termoobieg czy nie? Ja bez termoobiegu. Tak z termoobiegiem to krótsze pieczenie. Mamy 18.13, to 18.25. Zobaczymy, jak będzie wyglądać tak po 12 minutach. Tak patrzę na tę zapiekankę, już jest 3 minuty, ale ona na tej
dolnej półce sobie tak wymyśliłam, ona się w ogóle nie przypieka. Może na górną ją wrzucę. Do mikrofali ją wsadź. Albo do frytkownicy. Przecież to się do frytkownicy nie zmieści, ani do mikrofali się nie zmieści. To ma być przypieczone, a nie podgrzane w mikrofali. No to póki zimne, to przełóż na górę może. No chyba tak zrobię. A kto ci powiedział, że na dole? No ja sobie tak wymyśliłam, bo mówię, wtedy się tak nie spiecze ser od góry, nie? To może trzeba jeszcze poczekać trochę. No dobra, no to jeszcze poczekaj. Ser na samym końcu ma się przypiec, nie? No, z jednej strony tak. Monia mówi, że licho idzie, będzie jednak na górę przekładać. A minęło już... 13 minut. 13 minut. Weź teraz takie gorące z łap. No. Uważaj na siebie. Uważam cały czas. Czyli jak widzieliście, 13 minut na dole, a u góry tyle, ile aż dojdzie, żeby się ser rozpuścił. Zależy jak. Jaki macie piekarnik. Albo wrzućcie od razu do góry i po 15 minutach dopiero zerknijcie. 180 stopni, góra, dół. No to dojdzie szybko, 3 minuty. Zobacz, już dochodzi. 3 minuty, 3 minuty. Czy co, będzie coś z tego? Nie wiem, ten ser jest taki, znaczy on już się rozpuścił, ale jest taki ten. Już jest ile? 25 minut. To jeszcze minutkę wyciągamy, a ty leć po na talkę, bo dzisiaj była na wycieczce. A ja pokażę widzowi, no dobra, jak to się. To zostawiam ciebie z widzami. Zrobi. To przyjdziesz, to akurat będzie ostygnięte do zjedzenia. Okej, nastała pora. Wyjmujemy. Chyba minęło 28 minut. Odkładam kamerę, aby się nie poparzyć. I tak się prezentuje. Szyneczka podpieczona. Ser roztopiony. Wszystko fajnie skwierczy, słyszycie? Piotruś akurat wrócił, już ciemno za oknem. Myślę, że fajny przepis na taką obiadokolację. Mamy 18:40, więc troszeczkę kalorii na wieczór. No cóż, dzisiaj akurat tak wyszło, że kalorycznie. Smacznego! Jeśli się podobało, to do następnego miłego. Bajo! Jeszcze smaka narobimy. Zajrzymy, co tu się wydarzyło. No i cóż, taka szyneczka, cukinia. Ta przyprawa do kurczaka, taka trochę pikantniejsza, dodała fajnego smaku. Jak chcecie się przekonać, jak to smakuje, musicie zrobić. Ja polecam.